Niezwykle trudny temat poruszymy dziś w programie jest sprawa. Mówić będziemy o śmierci. Powiemy i o karze śmierci, i o takiej śmierci niezawinionej, śmierci małego dziecka, które zostało skatowane przez najbliższych, przez ojczyma. Nasuwa się pytanie, ojcze, oko za oko, ząb za ząb. Ginie dziecko. Ja, jako mama, muszę powiedzieć, że absolutnie już nie chciałam czytać tych wiadomości dotyczących tego, jak to ciało tego małego chłopca wyglądało. Co znalazło się w takim raporcie policji i w informacjach przekazywanych przez szpital. Druga rzecz, o której myślę, że Pan Bóg to życie dał, Pan Bóg powinien je odebrać. Ale takie bestialstwo, to, że człowiek zachowuje się bardziej jak zwierzę, a nie jak człowiek, może jest refleksją do tego, żeby o tej karze śmierci na nowo porozmawiać. Tak, ja myślę, że to jest no, przypadek niezwykle smutny. Życie, odebranie życia każdemu człowiekowi jest czymś niezwykle smutnym. E, zwłaszcza kiedy jest człowiek niezawiniony, a już szczególnie kiedy jest to małe dziecko, prawda? Dlatego na przykład narzekamy na i, i słusznie oburzamy się co do pedofilii. Bo dziecko jest najbardziej takim, no bym powiedział, bezbronną osobą i w dodatku nie miał w tym jakiejś winy, poza pewnie jakimiś tam takimi czy innymi zachowaniami, które być może nie odpowiadały temu ojczymowi czy, czy też matce nie wiem. Ale też o winie nie możemy mówić dziecka, no bo no, nie ma. No, nie ma się trudno powiedzieć, zwłaszcza, że nikt sam nie powinien kary wymierzać, a już na pewno nie kary tego rodzaju, że, że kogoś. Kogoś bijemy do nieprzytomności, czy, czy, czy wręcz tam no, uszkodzamy jego ciało. Absolutnie nikt nie ma do czegoś prawa. Jest to nie tylko nielegalne, ale jest to jak najbardziej moralnie oburzające. I pierwsza rzecz, którą trzeba było powiedzieć o tym, że słusznie nas to oburza. Ja muszę powiedzieć, że ja świadomie nie przeczytałem więcej niż tylko no, ogólne informacje. Nie chciałem ani oglądać zdjęcia, ani nie chciałem znać szczegółów tego, bo po prostu sam jestem człowiekiem emocjonalnym i te emocje po prostu czasami prowadzą nas kompletnie w niewłaściwy sposób. Chcielibyśmy po prostu, nie wiem, ciąć mieczem wszystko, co popadnie. Zwłaszcza kiedy słyszy się o tego rodzaju bestialstwie, bo m, nawet nie wiem, czy to jest właściwe słowo. Bo, bo tak bo, się nie zachowuje człowiek. Bestia tak się nie zachowuje, czyli zwierzę tak się nie zachowuje, a już człowiek nie powinien się w żaden sposób zachować. I teraz tak, pierwsza rzecz, chcę powiedzieć właśnie, że tego rodzaju emocje takiego, jakby to powiedzieć, kompletnego zrażenia się do takich sytuacji i, i, i nawet kiedy czasami trochę przesadzimy, że taki człowiek zasługuje na, no, na najwyższy wymiar kary, jaki jest tylko możliwy, są Pożyteczne, tak bym powiedział. W jakim sensie są pożyteczne? To, że one nas zabezpieczają, zwłaszcza kiedy z tego tworzy się jakaś debata publiczna, mm -hmm. bo na Twitterach, na najróżniejszych na innych, eh, eh, powiedzmy, komunikatorach, aż huczy od tego, co ludzie chcieliby zrobić temu przestępcy, bo to jest przestępstwo ogromnej wagi, to to jest w jakim sensie dobre, ponieważ to nas impregnuje na to, żeby takie rzeczy się mogły zdarzać, że my wtedy się jakby utwierdzamy w tych tym naszej wrażliwości moralnej, która nam mówi nie, nigdy takich rzeczy nie wolno robić, nie? Nie wolno takich rzeczy robić. I to jest o tyle dobre, że że, że my na ten temat mówimy, my sobie to uświadamiamy i to nas jakoś zabezpiecza, żeby w naszym osobistym życiu czegoś takie, coś takiego się więcej nie zdarzało, żeby nigdy nie zdarzyło, ale oprócz tego, żeby było to społecznie napiętnowane, bo to jest bardzo ważne, żeby było społecznie napiętnowane. Ale pamiętajmy, tu jest z kolei haczyk pewien. Że jeżeli uruchomimy tylko emocje, a emocje oczywiście są mało kon ciężko kontrolowalne, bo, bo chcielibyśmy, po prostu machamy mieczem na lewo i na prawo, możemy uszkodzić i, i tego, i tamtego, i czasami, jak to się mówi, wylać dziecko z kąpielą, właśnie te emocje nie mogą być podstawą do tego, żebyśmy osądzali tych ludzi. Dlatego trzeba tutaj y, osądzić tych ludzi. I to jest bardzo ważne. A sąd polega na czym? Na zbadaniu sprawy. Po pierwsze dlatego, że każda sprawa jest inna. I na pierwszy rzut oka no, wystarczy obejrzeć pierwszy lepszy film, prawda, gdzie coś wydaje się czarno-białe, a potem się okazuje, że jest zupełnie odwrotnie, prawda, że ktoś ktoś wydaje się winowajcą, a potem się okazuje, że on nie jest winien, tylko jest Pozory mylą, prawda? Pozory mylą, a już zwłaszcza kiedy podyktowane są właśnie silnymi emocjami, silnym oburzeniem czy wręcz no rodzącą się czasami w sercu nienawiścią i do tego nie możemy dopuszczać. Dlatego właśnie trzeba się hamować, a do tego potrzebna jest dobra wola. To znaczy chcieć, Ale ojcze, hamować myślę, że nie, nie ma takiej dobrej woli teraz w nas, wtedy kiedy dowiadujemy się, że ginie małe dziecko, małe dziecko niewinne dziecko, wtedy kiedy to dziecko było tak bardzo, bardzo krzywdzone tam, gdzie by, powinno znaleźć bezpieczeństwo, i pojawiają się też kolejne pytania, bo w ogóle ta sprawa, myślę, że ona będzie jeszcze omawiana przez dłuższy czas. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony chcemy szybko osądzić tego, który zabrał to życie i skrzywdził to niewinne dziecko, z drugiej strony mówimy o tych, którzy absolutnie nic nie zrobili. No to, to są po prostu... Grzech to są przykłady tego, w jaki sposób można było pomóc temu dziecku, a nikt z tym nic nie zrobił. Tam jest, po prostu godne. nie było również godne serca kary. człowieka. Tam nie było serca człowieka. Tam był urząd, który odfajkował swoje, wypełnił dokumenty, wypełnił broszury. Tam w Excelu tabelka się zgodziła. Tak? Yy, I... No, można zadawać tysiące pytań. To gdzie była pomoc społeczna? G gdzie I byli nauczyciele? O to słusznie tak? o to pytamy. Gdzie była policja? Gdzie byli sąsiedzi? Gdzie byli ci ludzie, którzy wiedzieli, że temu dziecku dzieje się krzywda? Czy potrzebujemy naprawdę aż, tak, y y aż takich dramatycznych wydarzeń, żebyśmy, przepraszam, że ja użyję takiego sformułowania, żeby ktoś po prostu uderzył się z całej siły w głowę. I powiedział, nie no stop, no coś trzeba z tym zrobić. Tak, no to jest, to jest tutaj dochodzimy do tego, że jest nasza wspólna odpowiedzialność. Począwszy od bliskich, tej, tej rodziny, która rodziną nie była de facto, przez sąsiadów, przez osoby, które są za to odpowiedzialne, bo mamy w społeczeństwie takie organizacje, komórki różnego rodzaju, które za to są odpowiedzialne, czy opieka społeczna, czy, czy, czy najróżniejsze inne rzeczy. Mamy jednego głównego winnowajce, natomiast za jego plecami. Tak. To oczywiście to nie jest współmierne, tak, tak żeby było że, Bo to i jeden człowiek życie odbierał, i tak naprawdę najbardziej yy, skrzywdził to dziecko. Ale on ma za sobą? Naprawdę. Ta, tam jest mnóstwo tam ludzi. Jest mnóstwo za to ludzi. Począwszy od matki oczywiście, oczywiście prawda? bo przecież tak. musiała to widzieć w jakiś tam sposób. Ja nie znam dokładnie tej sprawy, ale, ale tylko tyle, bo dlatego, że nie chcę, bo we mnie też się budzą mocne emocje, mm -hmm. nie? Ale właśnie ze względu na to, dlaczego ja nie chcę znać tych szczegółów takich, powiedzmy, mocnych, prawda? Ja orientuję się o co chodzi i tam coś słyszałem jeszcze i tak dalej. Oczywiście, więc prawie, prawie wszystko wiem, ale mimo wszystko nie chcę czytać o tym, dlatego, że właśnie moje emocje muszą być wtedy uwiązane na postępowaniu Stronki, żeby one mm -hmm. po prostu nie puściły. Nie? I dlatego, co trzeba jest bardzo ważne, uruchamiać zawsze rozum. Co to znaczy, że każda sytuacja jest inna i od tego mamy te organy, które muszą wymierzyć sprawiedliwość, ale poprzednie organy zawiodły. O to chodzi, ale mamy od tego teraz organy sądownicze, prawda? I on, oni muszą zbadać dogłębnie sprawę i uczciwie osądzić z całą surowością, ze względu na to, że właśnie te okoliczności bycia dzieckiem, prawda? Młodym, malutkim chłopakiem, ośmioletnim, to, to po prostu jest no, wołające o pomstę do nieba, taki grzech, absolutnie. I teraz co takiego? Trzeba zbadać konkretny, konkretną sytuację i wymierzyć sprawiedliwość, Karę taką, jaką przewiduje kodeks moralny, kodeks, przepraszam, karny, prawda, w takich sytuacjach. To jest pierwsza rzecz, ale oczywiście ta kara nie powinna dotyczyć tylko, tylko sytuacji powiedzmy, ale również właśnie tych organów, które, nie wiem, tam, opieki społecznej, czy, czy ktoś, kto tam się zajmuje tymi, tymi rzeczami, ponieważ jest to ich obowiązek, oni za to otrzymują. Pieniądze nawet, nie? Oni są za to płaceni, bo są do tego przeznaczeni. Trudno, żebym ja się wtrącał. No, gdyby, gdybym, gdybym znał sytuację, to bym się oczywiście wtrącił, bo akurat jestem taki, który, który mimo, mimo wszystko nadstawia głowę, ale, ale, ale również bardzo ważne jest, że takie osoby powinny się poczuć odpowiedzialne. Bo zobaczcie, kiedy państwo, że kiedy mówimy o innych, no to. Hej do przodu, prawda? Szable, szable w dłoni. Mało tego, ci sąsiedzi wypowiadają się i mówią, tak, słyszeliśmy, tak, działo się tak, no widzieliśmy, że no właśnie, coś jest, jest niepokojące. Byli, nie? No dobra. Tomu, je, no, to dziecko przynajmniej... krzyczało. No, no nie wierzy, odwodzisz. że to dziecko nie krzyczało. No właśnie to trzeba to zadzwonić na policję, i także jeżeli ty zrobiłeś takie kroki, to w porządku. A i, jeżeli potem ta policja nie, zafu, nie, że tak powiem, nie spełniła swoich zadań, to w takim razie podlega podlega karze, prawda? Bo policja jest od tego, bo. O, ten system opieki powiedzmy nad rodziną i tak dalej, jest od tego, prawda? Więc oni mają, biorą na siebie odpowiedzialność i za to otrzymują pieniądze. Nie tylko za swoją pracę, ale również za swoje zaniedbania ponoszą konsekwencje. I to jest pierwsza rzecz. Ale proszę Państwa, to bardzo ważne jest, że łatwo jest rzucać i wyrażać te swoje emocje na Twitterze, na Instagramie czy na jakichś innych komunikatorach. Ale teraz zobaczmy, jak my się odnosimy do krzywdy ludzkiej. Nie wiem, niedawno w Warszawie, jakiś tam chyba w zeszłym roku, czy dwa lata temu, był ta, była ta sławna sytuacja, kiedy pod policjant ujął się za gościem, który, który kogoś tam bił, prawda, z tym koszem na, na, na przystanku tramwajowym mhm. i poniósł śmierdza tą policjant w cywilu. Jeśli ja dobrze pamiętam, tak się kojarzy. To co takiego, że okazało się, że on był sam. Oczywiście nie wszyscy mogą walczyć z jakimś tam pijanym, czy czy, czy jakimś tam rabusiem, prawda, który y, chce, czy, kogo, czy jakiś mordercą, który bije tam, czy zabija. E, wiadomo, że nie każdy, ale, ale przecież są telefony, są, y, my możemy zareagować, a wielu, wiele osób siedzi cicho i nic nie robi. Tak zwana omerta, czyli że się boimy odezwać, a co ja się będę mieszała? Gdyby to było moje dziecko, to tak. Tylko, że wtedy, kiedy będzie Twoje dziecko, nie masz prawa żądać tego, ja to mówię bardzo ostro, nie masz prawa żądać, żeby ci ktoś, pomógł, Ponieważ ty nie pomagasz. Ty czujesz się obojętny na przykład na cierpienie innych. Zadzwoniłeś, zareagowałeś i widzicie, co to znaczy, że okazuje się, że jesteśmy skazani na to, żeby być rodziną. W tym sensie, że po prostu my jesteśmy współodpowiedzialni. Jesteśmy mm. współodpowiedzialni. Dlatego bardzo łatwo. Dlatego Jezus mówi, jeżeli jesteście bez winy, rzućcie pierwszy kamień, ale wtedy, kiedy jesteście bez winy. I teraz warto przy tej i dlatego takie wydarzenia są dobrze, że są, że tak powiem, publicz w publicznej debacie, ponieważ one powinny być również odpowiedzieć na pytanie o naszą odpowiedzialność za to. I to w sposób taki bardzo serio, nie? Jak my reagujemy na przykład na przestępstwa? Na nie, to, bo że teraz ktoś... my się możemy oburzyć czytając Ta. te informacje, czy, czy, czy oglądając programy temu poświęcone. Natomiast co ja jestem w stanie zrobić wtedy, kiedy widzę, że realnie komuś dzieje się krzywda? Ale ojcze, ja chciałabym na zakończenie tego naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ ta sprawa będzie miała swoją kontynuację, Niewątpliwie. powróci do samego początku, do kary śmierci. Naprawdę temu człowiekowi wszyscy życzą jak najgorzej. Mało tego, już pojawiają się także w mediach informacje dotyczące tego, że wystarczy, że on zostanie zamknięty za tymi kratkami, a więźniowie już będą wiedzieli, co z nim zrobić. Że najgorzej Straszne. w więzieniu jest powiedzieć, że ten, który tam trafił, yy, skrzywdził dziecko. Dziecko. Bo tam dochodzi do samosądów, tak, tak naprawdę. I myślę, że wiele osób temu tego właśnie życzy, temu człowiekowi. Ale zobaczmy, że w takim razie tutaj potrzeba jest, żeby być sprawiedliwość sądów. Nie? Trzeba sprawiedliwie osądzić tego człowieka, być może, że wtedy nie będzie, nie będzie jakby to powiedzieć, potem samosądów, prawda? Jeżeli ludzie będzie, będą mieli poczucie, choć to wcale nie jest takie proste, że ktoś został sprawiedliwie osądzony, wtedy jest mniej, dlatego właśnie jest taka, taka odpowiedzialność na sądach jest. Ale z drugiej strony, zobaczmy, co jest z tą karą śmierci. Kara śmierci to jest naprawdę ostateczność. I Kościół w tej chwili sobie to coraz bardziej uświadamia i mówi, że kara śmierci jest nie dopuszczalna, poza nad, ale to absolutnie nadzwyczajnymi wypadkami, takimi jak to, że ktoś na przykład sieje, nie wiem, morduje naokoło wszystkich, a jesteśmy, nie wiem, w stanie wojennym, nie ma czasu na sądy, te sądy nie funkcjonują, bo na przykład, ja teraz wymyślam taki mm -hmm, kazus, rozumiem. prawda? Czyli w nadzwyczajnych rzeczach, w nadzwyczajnych sprawach wtedy dajemy karę śmierci. Ale dlaczego? Dlatego, że kara śmierci to jest kara bez odwołania, prawda? Już nie ma czasu człowiek na nawrócenie. W jakim sensie. I dlatego my unikamy tego, bo kiedy człowiek żyje, nawet jest w więzieniu do końca życia, otrzymuje dożywocie, tak zwane, to co? To ma szansę jakoś przemyśleć i nawrócić się. Choć nawet kiedy po ludzku byłoby to bardzo wątpliwe i ktoś powiedział, a nie, on się w życiu nie nawróci, no ale to ty tak mówisz. A on i Bóg to jest jeszcze inna kwestia, prawda? Kiedyś rozmawialiśmy o tym, czy jest miłosierdzie dla pedofila, na tak, przykład, czy właśnie. jest coś takiego, ale ja pozostaję naprawdę z takim mocnym niepokojem też tej całej sytuacji. I naprawdę całą swoją uwagę w tej sprawie próbuje zwrócić na to dziecko i na modlitwę za jego duszę. Absolutnie. To dziecko jest najbardziej i dlatego trzeba się za niego modlić. Co więcej, trzeba sobie uświadomić, że nasza odpowiedzialność za politykę, za polityków, nie jest kwestią tylko opcji jakichś ideologicznych, tylko po prostu my musimy wybierać ludzi odpowiedzialnych, musimy dbać o to, to nie jest obojętne, kto nami rządzi albo kto ustala prawa, prawda? Bo ktoś nas za Manipulował taką czy inną ideologią. Absolutnie nie. Musimy dbać o to i angażować się w to, być odpowiedzialnym, bo również polityka czy życie społeczne nie może być tylko pyskówką, tylko musi być braniem odpowiedzialności za to, kogo my wybieramy i kto ustala te prawa, i, i również angażować się po prostu w to, jakie one są aplikowane do życia konkretnego, do konkretnych kazusów. Bardzo, ojcu, dziękuję za to dzisiejsze dziękuję spotkanie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże.